kochani, chcę wyznać wam, że Samantha należała od samego początku do petocelebrytek. To ona po prostu też robiła mi pod górę i paru innym osobom. Ale to nie jest najgorsze. Właśnie w tym momencie będziecie mogli zobaczyć, że mama Samanty ma chorobę dwubiegunową, że jest niepoczytalna i ma żółte papiery. Właśnie w tym momencie będę dodawać screeny z SMS-ów, które wczoraj dostałam. Jeżeli mama odgraża mi się, że jak Samanta nie przyjedzie do domu, że jak nie przestanie się dupić i w ogóle, z tego, to nie jest nawet moją winą, że ona się prostytuuje, bo wcześniej niż ja się prostytuowała, to po prostu łeby będę miała rozpierdolone i po prostu dodam te screeny, to sami zobaczycie, że to jest prawdą. Chcę również dodać, że parę osób z Katowic, bardzo lubianych, szanowanych osób, w tym bardzo popularnych osób, influencerów, jest powiązanych z Samantą. Nie mogę ujawnić kto, ponieważ też ich bardzo lubię. Tak samo pozwalali na to, żeby przyjechała Samanta i alkoholizowała się, trwała. Prostytuowała się i w ogóle. Z czego no, nikt z nas nie był tak mądry, żeby wziąć i żeby ją powstrzymać od tego. Ja się przez to tylko kłopotów narobiłam. No ale trudno. Życie płynie do przodu. Krótko zwierci na temat. Tajemnicza Monika jest jebaną dziwką, kurwą, prostytutką. Sądź, bałam. Na ciebie, kurwo, lałam. To ja mówiłam, moi kochani, tak sobie ja wziąłam mnie ten wodek, co trzeba. Ale jadę z powrotem, raz za pół godzinki mam następne. I tak mówiłam, tak sobie. Więc nic dodawać nie będę, nie będę ujawniać żadnych innych faktów, dodawać relacji ani nic. Ponieważ jest to mi zbędne. Wszystko załatwię sobie po cichu, a ten człowiek o imieniu Samantha i tak odpowie za to, co po prostu powiedział. No i po prostu odcinam się od tego człowieka, tak? Bo jestem mądry i nie potrzebuję żadnych kłótni publicznych. Dlatego usunąłem całą relację. Mimo, że wiem, że niektórzy sobie już poskrinowali to. No ale trudno. A do wypowiedzi mojej jeszcze dodam tylko tyle, że ja nie jeździłam na żadne kredytowe bilety, ponieważ to Samanta nas namawiała, bo powiedziała, że ona płaci za bilet, nie będzie.